tak się zastanawiam, bo polityków znamy z różnych stron, pod różnym kątem, w różnych sytuacjach, ale nie znamy ich matek. Dziś moim gościem na sam początek jest kandydat na prezydenta Robert Biedroń. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, o poranku i wszystkiego najlepszego dla pani i dla wszystkich mam. Tak się zastanawiam, do swojej mamy już pan dzwonił? Dzwoniłem, już rozmawiałem oczywiście z mamą, ja dość wcześnie wstaję, ona też, więc rozmawialiśmy, szczególnie, że została mi tylko mama, mój ojciec niestety już nie żyje, więc dość mamy bliskie więzi ze sobą i tak rozmawialiśmy. Mama miała też 4 dni temu urodziny, więc był kolejny pretekst, żeby świętować. O tej relacji z mamą to za chwilę chciałabym porozmawiać, bo wiem, że jesteście bardzo blisko, natomiast tak się zastanawiam, czy zaobserwował pan u siebie cechy ewidentnie po mamie i jakie one są? Czy to same zalety? Urodę mam po mamie na przykład, a moja mama jest piękną kobietą, więc to jest jakaś zaleta, ale mam też wady pewnie. No nie chciałbym w dniu mamy opowiadać o wadach, ale dostrzegam wiele rzeczy, które kiedyś, szczególnie jak byłem młodszy, mnie denerwowało u rodziców i widzę, że dzisiaj w wielu sprawach te rzeczy, które mnie denerwowały, odziedziczyłem, no. Ale to już tak jest z genami, tak już jest z tym wychowaniem, że pewnych rzeczy nie zmienimy i po prostu być może trzeba je zaakceptować. I ja im jestem starszy, tym bardziej też to wszystko już zaczynam akceptować. Po prostu taki jestem. Tak się zastanawiam, bo przypuszczam, że mama jest dla pana dużym wsparciem w obecnej sytuacji i pierwszym człowiekiem, który odda głos w najbliższych wyborach właśnie na pana. Jak wygląda wasza relacja? Czy ona dzwoni ze wszystkim, co na pana temat przeczyta lub usłyszy? Praktycznie przeżywa? Tak. Kiedy? No my przeszliśmy, pani redaktor, szanowni państwo, długą drogę, bo kiedy ja zaczynałem swoją działalność publiczną, to musiałem trochę iść pod prąd, trochę to za mało powiedziane być może nawet. Działałem w sferze praw człowieka, walczyłem o prawa osób wykluczonych. Moja mama początkowo tego nie rozumiała, nie akceptowała, to były takie czasy. Pochodzę też z rodziny, przecież to nie jest żadną tajemnicą, ja wielokrotnie o tym opowiadałem, z rodziny, która była dotknięta przemocą. Mój ojciec był alkoholikiem, był przemocowcem, musieliśmy sobie jakoś radzić. To, co zrobiła moja mama i drogę, którą przeszła moja mama, to jest heroizm. Wychować 4 dzieci w takich warunkach, kiedy w latach 90. zresztą moi rodzice tracili pracę, musieli szukać tej pracy za oceanem. No to były naprawdę bardzo takie też powszechne dramaty, których wiele rodzin w Polsce przeżywało. I dzisiaj pewnie moja mama płacze, ale z innego powodu, raczej ze szczęścia, kiedy widzi swojego syna, który przeszedł tą całą drogę z Krosna do kandydata na prezydenta. To są historie, które na pewno sprawiają i widzę to mojej mamie, że jest dumna, ale każda mama jest dumna ze swojego dziecka i każda mama płacze ze szczęścia, kiedy widzi swoją pociechę, która odnosi sukcesy. No właśnie, o tych sukcesach i porażkach może porozmawiajmy. Ta kampania w pana przypadku zaczęła się bardzo dobrze, ale ostatnio mam wrażenie, że wiatr nie wieje panu w żagle, patrząc na sondaże. Co zamierza pan z tym zrobić? Dlatego wyszedłem na dach, żeby trochę poczuć wiatru w żagle. A tak na serio, no wiemy, jak wygląda sytuacja. Wraca stary konflikt między PO a PiS-em, który wyniszczał nas przez ostatnie lata i w pewnym momencie wydawało się, że jesteśmy w stanie uciec od tego konfliktu. Pojawili się kandydaci spoza tych dwóch obozów prowadzących ciągle wojnę polsko-polską. Ja mam nadzieję, że ta jednak zmiana jest możliwa. Ja walczę i proszę wszystkich też, żebyśmy się policzyli. Jeżeli ktoś chce naprawdę państwa równych szans, państwa zrównoważonego rozwoju, państwa, w którym będziemy wyrównywali szanse między małymi ośrodkami miejskimi a dużymi, będziemy walczyli na przykład o tanie mieszkania na wynajem czy godne płace, rzeczy, o które ja walczę od lat, to policzmy się, pokażmy, ile nas jest. Nie poddawajmy się w tej walce. Naprawdę dzisiaj wszystko jest
jest możliwe. Te sondaże zmieniają się jak w kalejdoskopie. Przed chwilą słyszałem, jak pani redaktor cytowała jeden z sondaży, z którego nic tak naprawdę nie wynika. Więc ja pamiętam, kiedy 2 miesiące temu na prowadzeniu była pani Kidawa-Błońska, później był Kosiniak, później był Hołownia, teraz jest Trzaskowski. Zostało jeszcze 5 tygodni co najmniej tej kampanii i naprawdę ważne, żeby być przy swoich elektoratach, ważne, żeby być z mieszkańcami, z ludźmi, rozmawiać z nimi, robić swoje, ja robię swoje. Nieważne, czy słońce, czy deszcz, zawsze będę przy swoim programie, przy swoich wartościach. No tak, ale pandemia trochę uniemożliwia nam takie działanie, jakbyśmy chcieli. Na pewno w pana przypadku jest dokładnie tak samo, bo te spotkania nie są takie, jak pierwotnie były planowane przez wszystkich kandydatów. W związku z tym ma pan jakiś patent na to, jak dotrzeć do większej rzeszy w tym czasie? Bo mamy tylko 5 tygodni. Internet, online? Mi energii dodają ludzie, więc ja robię wszystko, żeby wrócić do ludzi. Wczoraj byłem, jeździłem po Mazowszu, zdążyłem już odwiedzić w tym tygodniu Śląsk i kilka innych regionów naszego kraju. Staram się z każdej okazji skorzystać, żeby spotykać się z ludźmi. Dzisiaj na przykład odwiedzam Dom Samodzielnych Matek. Spotkam się z mamami właśnie, tymi, które dzisiaj mają podgórkę, żeby dodać im siły, a żeby one mi dodały siły, żebyśmy porozmawiali, co razem możemy zrobić dla samodzielnych matek, które muszą często na przykład uciekać z domów, bo są ofiarami przemocy razem ze swoimi dziećmi. Kto jak nie ja powinien o takie kobiety walczyć, razem z nimi przechodzić tą drogę. I tak też wyobrażam sobie tę kampanię. Ja nie wydam ogromnych milionów złotych, bo ja ich po prostu nie mam, ale wydam każdą cząstkę mojej energii, żeby być wśród ludzi, bo ja kocham być wśród ludzi i kocham razem z nimi rozwiązywać ich problemy. Skoro pan się tak z tymi ludźmi spotyka, przypuszczam, że częściej niż przeciętny Polak, bo wszyscy w tej chwili unikamy jednak spotkań, to zastanawiam się, czy ma pan okazję konfrontować z Polakami wiedzę na temat Sądu Najwyższego i decyzji prezydenta? Jak to jest odbierane przez Polaków? Jak pan skomentuje tę sytuację? Myślę, że w tych sprawach wielu z nas traci nadzieję, bo widzi, jak PiS jest zdeterminowany, żeby jak ośmiornica przejąć całe państwo. I ten system, który buduje Jarosław Kaczyński, on jest oczywiście głową tej ośmiornicy, ma swoje macki już praktycznie wszędzie. I Sąd Najwyższy był ostatnim bastionem tej wolności. Pani profesor Gelsdorf była... No jeszcze zostaje nam Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeszcze, to dobre słowo pani redaktor, jeszcze, ponieważ jak wiemy niestety jesienią także kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich i tutaj obawiam się, że niestety PiS też swoje macki będzie miał. Co musimy robić? No musimy walczyć, nie możemy się poddawać, trzeba obnażać to, co robi PiS, trzeba to krytykować, ale też zamiast palić komitety, zamiast koncentrować się tylko na krytyce, tak jak ma to miejsce w przypadku innej części opozycji, to pokazywać alternatywę. Przecież nieprzypadkowo PiS zbija kapitał polityczny na sądownictwie. Ludzie są rozgoryczeni sądami. Ludzie uważają, że zbyt długo czekali na sprawiedliwe wyroki, że wyroki są niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, że żeby wnieść sprawę, trzeba mieć po prostu pieniądze i dobrego prawnika, a wielu ludzi nie ma pieniędzy i dobrego prawnika. Sądy stały się dla elit. Sądy stały się zbyt elitarne, zbyt odległe. Trzeba przywrócić tę sprawiedliwość zwykłemu człowiekowi. Zwykły człowiek musi zacząć czuć, że ten system sprawiedliwości funkcjonuje dla niego, a nie dla elity, nie dla polityków, nie dla księży, pedofili, którzy przez lata byli chronieni przez wielki system polityczno-kościelny. To trzeba zmienić i nie przywróci tego nikt, kto jest ubabrany w ten system.
No dobrze, tak rozmawiamy, poruszył sam pan, poruszył temat księży pedofilii, sądownictwo, powiedzmy, też pobieżnie przegadaliśmy, natomiast jest taki wątek, którym też żyje Polska już od jakiegoś czasu, to są media publiczne, już pomijam na ten moment telewizję, bardziej chciałabym się zająć radiową Trójką. Wszyscy widzieliśmy, co się stało z tą stacją. Pojawiły się też protesty, pojawiły się też aresztowania. Jak pan to ocenia? Czy to rzeczywiście takie metody siłowe powinny być codziennością? No ja od takiego małego dzieciaka wychowywałem się na Trójce, bo moja mama była działaczką Solidarności, a Trójka to było takie malutkie okienko na świat, poza chyba Radiem Luksemburg czy Radiem Wolna Europa, którą się słuchało w moim domu, więc dla mnie to jest radio kultowe. To jest radio, które zawsze mi towarzyszyło przez całe moje życie i dlatego byłem pod Trójką podczas tych ostatnich protestów. Wspierałem tych, którzy byli pacyfikowani przez policję. I dzisiaj Lewica, wszystkie biura poselskie nasze udzielają porad prawnych dla tych wszystkich prześladowanych właśnie także uczestniczących w tego typu demonstracjach, ale ten system trzeba rozwiązać systemowo. Trzeba po prostu politykom odebrać te zabawki. Media publiczne nie mogą zostać zaorane, jak mówi Rafał Trzaskowski. To jest wielki błąd. Znaczy prywatyzacja rzeczy publicznych, szpitali, połączeń autobusowych, kolejowych przez Platformę Obywatelską doprowadziła do tego, że szpitale upadają, a 17 milionów Polek i Polaków nie ma dostępu do transportu publicznego. Jeżeli sprywatyzujemy telewizję publiczną czy radio publiczne, to doprowadzimy do tego, że 30% ludzi nie będzie miało dostępu do żadnych mediów. Bo 30% Polek i Polaków korzysta tylko z mediów publicznych. Trzeba to zmienić, a zmienić to możemy za pomocą dobrej ustawy, która będzie przygotowywana ze środowiskami ludzi kultury i mediów, która zabierze politykom tę zabawkę. I podała pani przykład, pani redaktor wcześniej, doktora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. To był pierwszy przypadek, kiedy politykom zabrano w dużej części moc decydowania o tym, kto zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. To wtedy zaangażowano organizacje pozarządowe, organizacje prawno-człowiecze, żeby współdecydowały o tym, kto zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. I mamy wspaniałego Adama Bodnara jako rzecznika. Powtórzmy tą praktykę w przypadku na przykład właśnie mediów publicznych. Ale mamy media publiczne czy media polityczne? Nie, no dzisiaj to oczywiście, że mamy media partyjne. To pani redaktor, to nie są media polityczne, bo media polityczne, no to i one, i wszyscy są mediami politycznymi, bo rozmawiają o polityce. Dzisiaj mamy media partyjne. Media, które nie są rzetelne, które nie szukają tej rzetelności, które są tubą propagandową wspierającą oczywiście Jarosława Kaczyńskiego w budowaniu jego państwa autorytarnego. I Kurski jest wiernym sługą swego pana, którym jest Jarosław Kaczyński. Wiemy wszyscy przecież, że nawet w kontekście tych wyborów, no jeżeli ja w lutym dla przykładu miałem 44 sekundy obecności w mediach publicznych, a prezydent Andrzej Duda kilkaset minut obecności, no to nie możemy mówić o pluralizmie mediów publicznych, ale to nie znaczy, że trzeba je zaorywać, jak chciałaby Platforma Obywatelska. To znaczy, że trzeba je zmienić w ten sposób, że kiedy będę na przykład oglądał pani program i ktoś coś powie i ja będę miał wątpliwości co do rzetelności tej wypowiedzi, to wejdę sobie na stronę TVP czy Radiowej Trójki, żeby sprawdzić, czy to jest wiarygodna informacja. O takich mediach publicznych marzę. Dużo mówi się o tarczach pomocowych dla przedsiębiorców. Mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią, teraz mówi się o czwartej i o tym, co w niej ma się znaleźć. Mimo wszystkich tarcz, mnóstwo przedsiębiorców, pracodawców jest niezadowolonych. Ostatnio wyszli na ulicę. Pan na pewno obserwował te demonstracje, również działania policji w trakcie tych demonstracji. Jak pan je ocenia? Im sondaże dla PiS-u są niższe, tym zwiększa się brutalność tej władzy. Tym częściej policja jest wysyłana na ulicę. I to widać w przypadku tych ostatnich demonstracji. My jako Lewica zorganizowaliśmy cały system wsparcia dla tych protestujących. Uczestniczymy jako obserwatorzy także w tych wszystkich marszach, a później udzielamy porad prawnych. Więc jeżeli ktoś ogląda
nasz program i potrzebuje porady prawnej, stał się ofiarą tego systemu, to zapraszamy, chętnie będziemy wspierali i pomagali. Ale ta brutalność władzy będzie się nasilała, bo Kaczyński wie, że raz zdobytej władzy już nigdy nie może oddać. Bo jeżeli odda tę władzę, to czeka go na pewno sprawiedliwość wymierzona przez społeczeństwo, czeka ich wszystkich Trybunał Stanu, bo nie można przejść do porządku dziennego nad tym wszystkim, co się wydarzyło za rządów tej władzy. I dlatego Kaczyński będzie coraz bardziej brutalny. Jeżeli będzie widział, że Dudzie spada, że PiSowi spada, to będzie wysyłał policję na ulicę. I to musi też zmienić naszą postawę. To znaczy ja wspieram wszystkich tych, którzy mają odwagę wychodzić na ulicę i apeluję do premiera Morawieckiego, żeby znieść ten absurdalny zakaz wychodzenia na ulicę demonstrując, bo wiemy, że w innych krajach to jest możliwe. Widzieliśmy demonstracje na przykład w Izraelu. Można to robić w sposób bezpieczny dla zdrowia i w sposób pokojowy. I chciałbym, żeby w Polsce, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, obywatele Polski także mieli taką możliwość. A poprze pan projekt koalicji o wotum nieufności dla między innymi pana premiera Morawieckiego? Oczywiście, że poprę. Oczywiście, że pan poprę. Tylko lewica. Pani redaktor. Tak, oczywiście, my oczywiście, że będziemy popierali, bo uważamy, że pan Szumowski nie jest tym człowiekiem, za którego go uważaliśmy. To nie są te podkrążone oczy z ciężkiej pracy, walki z pandemią, ale być może liczenia tych wszystkich milionów, o które są on i jego rodzina oskarżani. Więc oczywiście, że będziemy popierali, tylko ja chciałbym zadać pytanie. Ten wniosek o wotum nieufności niewiele zmienia, ponieważ wiemy, że arytmetyka większości parlamentarnej jest nieubłagana i chciałbym zapytać, gdzie Platforma była, kiedy mogliśmy powstrzymać tę tamę Kaczyńskiego i Ziobry, kiedy zgłosili, był wniosek o Trybunał Stanu i dla Kaczyńskiego, i dla Ziobry i wtedy Platformy Obywatelskiej zabrakło. Wtedy trzeba było działać, bo wtedy mieliśmy większość parlamentarną, kiedy Platforma Obywatelska miała tą większość w parlamencie. Dzisiaj tej większości nie ma i to są fajerwerki polityczne, które obawiam się, że niestety nie doprowadzą do żadnej zmiany. Ciekawa jestem, jaka będzie pierwsza zmiana, jeżeli obejmie pan fotel prezydenta. Za którą płaszczyznę polityczną się pan zajmie? Za praworządność, za przedsiębiorczość? Co będzie takim pierwszym krokiem, który pokaże, że świat można i Polskę zmienić? Służba zdrowia, pani redaktor, szanowni państwo, bo jeżdżąc po Polsce zauważyłem, że to jest prawdziwy problem, że możemy rozmawiać o praworządności, możemy rozmawiać o wielu kwestiach, ale dzisiaj ludzie potrzebują pomocy, jeśli chodzi o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo swoich rodzin i ta niedoinwestowana od lat służba zdrowia, którą tak naprawdę nikt się nie chciał zajmować, która przez kolejne rządy, wszystkie praktycznie rządy od 89 roku była traktowana po macoszemu, musi w końcu zostać potraktowana, a może to będzie dobra metafora na dzisiaj, jak nasza matka. Trzeba ją szanować, trzeba o nią dbać, trzeba ją pielęgnować i wspierać w każdym calu, więc dla mnie najważniejsza dzisiaj będzie służba zdrowia i to jest mój priorytet, żeby były dobre usługi publiczne. W każdym powiecie był dobry szpital powiatowy, dobre szkoły, dobry urząd, dobra komunikacja autobusowa i kolejowa, dobre usługi publiczne, bo w tej zresztą pandemii widzimy idealnie, jak brakuje nam dobrze urządzonego państwa. Bo to nie jest kwestia nowego Mesjasza, na którego czekamy. To nie jest kwestia tego, kto wygra wojnę, czy PO, czy PiS. To jest kwestia tego, jak ułożymy sobie to państwo. Czy to państwo będzie dobrze uporządkowane, czy będzie nam dawało dobrą szkołę właśnie, czy będziemy mieli do niego zaufanie, czy będzie odpowiadało na wyzwania XXI wieku, czy będziemy się integrować ze strukturami unijnymi. Ja mam marzenia i wizję takiego państwa i o takim państwie chciałbym opowiadać podczas kampanii. Dziękuję bardzo serdecznie. Robert Biedroń był gościem Onet Rano. Do zobaczenia w najbliższym czasie, mam nadzieję, może już wkrótce na żywo nawet.